Chociaż problemy z układem pokarmowym to plaga naszych czasów i dobrze wiemy, że jest coś takiego jak IBS, czyli jelito drażliwe, albo SIBO, to nadal wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę, jak powinna wyglądać prawidłowo uformowana kupa. A temat wypróżnienia jest bardzo wstydliwy. Jeśli zastanawiasz się, jak często powinieneś się wypróżniać, jak powinien wyglądać prawidłowo uformowany stolec oraz dlaczego obserwacja kupy jest istotna, to dzisiejszy odcinek rozwieje Twoje wątpliwości. Zacznijmy od tego, dlaczego robienie kupy jest tak istotne. Jelito grube odgrywa istotną rolę w gromadzeniu, formowaniu i wydalaniu kału, a także we wchłanianiu wody i elektrolitów. Pod wpływem bakterii w jelicie grubym dochodzi do procesów gnilnych oraz fermentacyjnych. Niestrawione resztki pokarmowe, w tym np. celuloza czy niestrawione białka, trafiają do jelita grubego, gdzie zostają sfermentowane i rozkładane przez bakterie tam się znajdujące, a podczas tego procesu powstają bardzo cenne dla naszego zdrowia związki, jak np. kwas masłowy, o którym kiedyś mówiłam w tym odcinku. No i w jelicie grubym dochodzi do formowania stolca, wraz z którym wydalane zostają niestrawione resztki pokarmowe, Upuszczony na błonek kielitowy czy sole metali ciężkich, takie jak fosforany wapnia i magnezu. Codzienne względnie regularne wypróżnianie o prawidłowej konsystencji oraz prawidłowym kolorze pokazuje nam, że układ pokarmowy działa prawidłowo. Oczywiście czasem częstość wypróżnień u zdrowej osoby może odbiegać od normy. Może być to spowodowane zmianą diety czy zmianą trybu życia, na przykład podczas podróży. Jeżeli zmiana rytmu wypróżnień jest krótkotrwała, po czym wraca do normy, nie powinniśmy się niepokoić. A co Powinno nas zaniepokoić. Po pierwsze, kształt i konsystencja. Nie wiem, czy wiesz, ale jest coś takiego jak skala uformowania stolca, na podstawie której możemy określić jakość Twojej kupy. Dokładnie w 1997 roku w Anglii opracowano bristolską skalę uformowania stolca, która pozwala ocenić pracę naszego układu pokarmowego oraz potencjalne nieprawidłowości w tym zakresie. Skala bristolska dzieli stolec na 7 typów, dzięki którym możemy ocenić prawidłowość wypróżnień. No i ważne jest to, Znajduje ona zastosowanie zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Na ekranie widzisz teraz tę skalę. Według niej prawidłowy stolec to ten o typie trzecim i czwartym. Prawidłowy stolec powinien mieć wydłużony, wężowaty kształt. Powinien być stosunkowo miękki, a wypróżnienie powinno przychodzić z łatwością, bez konieczności dużego parcia, uczucia niepełnego wypróżnienia, czy zużywania dużej ilości papieru toaletowego. Stolec powinien być pozbawiony grudek, śluzu czy nalotu. Co więcej, stolec nie powinien mieć mocno intensywnego zapachu. Nie chodzi o to, że powinien on być zupełnie bezwonny, natomiast inne osoby powinny bez oporów móc skorzystać po nas z toalety. Według tej skali wypróżnienie typu pierwszego i drugiego, które jest grudkowate lub występuje w postaci twardych, oddzielnych kulek, prawdopodobnie świadczy o zaparciach. Zdrowy człowiek powinien wypróżniać się raz dziennie, chociaż za dopuszczalne uznaje się również wypróżnianie nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu, pod warunkiem, że nie towarzyszy temu uczucie bólu czy dyskomfortu. Takie rzadsze wypróżnienie dotyczy często osób na dietach eliminacyjnych. I ubogich w błonnik. Ale jeżeli od dawna wypróżniasz się dwa razy na tydzień lub rzadziej, odczuwasz konieczność mocnego parcia przy wypróżnianiu, czy towarzyszy ci uczucie niepełnego wypróżniania, to jest wysoce prawdopodobne, że cierpisz na zaparcia i warto dotrzeć do przyczyny tego problemu, konsultując się z gastroenterologiem. Ekstremalne zaparcia to nie przelewki. Gdy gazy napierają na jamę brzuszną, może dojść do rozdęcia jelit, czy nawet do ich niedrożności. Swoje problemy z wypróżnieniem warto omówić również z dietetykiem, który który dobierze odpowiedni model żywienia oraz dietoterapię, aby wspierać prawidłową pracę układu pokarmowego. Zajmuje się tym mój zespół w poradni dietetycznej Forma na Życie, więc jeśli potrzebujesz takiego wsparcia, śmiało pisz. Dla widzów mojego kanału YouTube do końca stycznia mam 10% zniżki na całą ofertę. Wysyłając wiadomość w sprawie współpracy, napisz po prostu w treści wiadomości widz. Ofertę znajdziesz na stronie forma-na-życie.pl. Wracając do zaparć, jakie są ich przyczyny? Jest ich bardzo dużo. Może to być nieprawidłowa dieta obfitująca w bardzo przetworzone produkty, co może przyczynić się do dysbiozy jelitowej. Może to być kwestia nawodnienia, przyjmowania zbyt małej ilości płynów, ale również do zaparć może prowadzić przyjmowanie niektórych leków, takich jak na przykład doustne preparaty żelaza czy leki opioidowe. Zaparcia mogą być powodowane również przez fluktuacje hormonalne w cyklu menstruacyjnym, ponieważ wraz z dominacją progesteronu w fazie lutealnej mogą pojawiać się zaparcia. Inne potencjalne Przyczyny to depresja, imo, czyli przerost metanogenów w jelicie cienkim, endometrioza, ciąża, niedoczynność tarczycy czy Hashimoto, bo tu przyczyną będzie spowolnienie pasażu jelitowego. Choroby współistniejące, a w szczególności choroby układu nerwowego, takie jak np. stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona czy przebyty udar, to również możliwe przyczyny zaparć. Wracając do naszej skali, stolec typu 5, nie do końca uformowany w kształt kiełbaski, może świadczyć o niedostatecznej ilości błonnika w diecie. Z kolei typ 6 oraz 7, to papkowaty lub wodnisty stolec. Jeżeli twoje wypróżnienie wygląda w ten sposób i pojawia się częściej niż trzy razy w ciągu dnia, to no to świadczy ono o patologicznym stanie biegunki i koniecznie należy poszukać możliwych przyczyn, a przyczyn może być wiele. Mogą to być SIBO, czyli przerost bakterii w jelicie cienkim, celiakia, czyli choroba autoimmunologiczna związana z zanikiem kosmków jelitowych, nietolerancja laktozy, zakażenia pasożytnicze, zatrucia pokarmowe, infekcje wirusowe lub bakteryjne, czy przyjmowanie niektórych leków, na przykład antybiotyków. Pamiętaj, że biegunka trwająca długotrwale to ryzyko powstawania niedoborów na skutek problemów z wchłanianiem składników odżywczych, ale również ryzyko odwodnienia. Idąc dalej, poza kształtem, częstotliwością i konsystencją wyborów Próżnień, znaczenie ma tu również kolor. Jeśli wszystko jest w porządku, twoja kupa powinna być brązowa. A co jeśli ma inny kolor? Żółty stolec może sygnalizować niski poziom bilirubiny lub problem z prawidłowym trawieniem tłuszczów i niewystarczającym wydzielaniem enzymów trzustkowych. Z kolei stolec czarny, smolisty może sygnalizować o problemach z krwawieniami w obrębie układu pokarmowego i powinien być sygnałem alarmującym. Również jeżeli przyjmujesz doustną suplementację żelazem, możesz zaobserwować smoliste lub czarne stolce. Taki kolor kupy mogą również mieć osoby stosujące wysokie dawki węgla aktywnego lub bizmutu. Z kolei zielony stolec może świadczyć o zakażeniu pasożytniczym, ale może wystąpić również w sytuacji, gdy zjedliśmy bardzo dużo zielonolistnych warzyw. Czerwony może świadczyć o hemoroidach, aktywnym krwawieniu z dolnego odcinka przewodu pokarmowego i powinien być dla nas sygnałem alarmowym skłaniającym do wizyty lekarskiej. Ale jeżeli dzień lub dwa wcześniej spożywaliśmy buraczki lub sok z buraków, nie ma Mamy powodów do niepokoju, dlatego zawsze warto najpierw przeanalizować swoje menu z ostatnich dni. No i biały kolor może sygnalizować niedobór żółci, i również jest sygnałem alarmowym, który powinien nas skłonić do konsultacji lekarskiej. Pomimo tego, że obserwowanie swojego codziennego wypróżniania dla wielu osób może być czymś dziwnym, kontrola swojej kupy jest bardzo dobrą praktyką. Na dobrą sprawę, na co dzień mamy właśnie w zasięgu ręki takie podstawowe badanie diagnostyczne, z którego wiele osób nadal nie korzysta, zwłaszcza odkąd zlikwidowano toalety z tak zwaną półeczką. Zmiana koloru, występowanie śluzu lub zmiana konsystencji stolca jest sygnałem ostrzegawczym, chociaż nie zawsze oznacza stan patologiczny. Cóż, czasem wystarczy obejrzeć zajrzeć się za siebie w toalecie, aby odpowiednio wcześniej wyłapać sygnały alarmowe, które wysyła nam nasz organizm. A gdy coś Cię niepokoi, oczywiście skonsultuj się z gastroenterologiem. W przypadku, gdy potrzebujesz dietoterapii w kontekście poprawy pracy, układu pokarmowego, śmiało możesz skorzystać z naszej oferty dietetycznej w poradni online Forma na życie. Link znajdziesz w komentarzu do tego filmu. Pamiętaj o tym, że dla widzów mojego kanału jest 10% zniżki do końca stycznia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.